Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tematem wentylacji w ulach podczas zimowli, czyli od teraz już do połowy lutego mniej więcej. Zanim powiem, jak ustawić wentylację, opowiemy sobie, dlaczego należy tą wentylację stosować, co ona tak naprawdę wnosi. Pierwsza sprawa jest to odprowadzenie pary wodnej, którą tworzy kłąb pszczeli, a druga sprawa jest to dopływ zimnego powietrza do rodziny, szczególnie jest to ważne w ulach syntetycznych, gdyż te ule mają bardzo wysokie właściwości izolacyjne oraz nie przepuszczają pary wodnej. Dlatego ta para wodna musi mieć swoje ujście, a zimne powietrze musi mieć swoje wejście, gdyż no przez taki styrodur czy poliuretan to jest bardzo spowolnione, jeśli chodzi o ciepło, a niemożliwe, jeśli chodzi o parę wodną. Dlatego pokażę dzisiaj, jak ustawiam wentylację właśnie w takich ulach, gdyż nieustawienie wentylacji byłoby dużym błędem, większym niż w ulach, niosłoby większe skutki niż w ulach drewnianych. W mojej pasiece preferuję wentylację dolną, tylko wentylację dolną, ale bardzo obfitą. Już pokazuję, używałem wiele dennic, już przez wiele, wiele lat pszczelarzenia. Niemniej doszedłem do takiego wniosku, że najlepsze dennice są takie, które mają siatkę na dnie, na całości. To jest dennica, którą wykonuję sam, jest filmik na moim kanale, jak taką zrobić. I po prostu wysuwamy na zimę blachę. Proszę zobaczyć, jaka tu jest obfita wentylacja. Przy takiej wentylacji nie potrzebujemy wtedy otwierać wylotka na maksa, tylko włożyć wkładkę, żeby nie weszła mysz. I mamy ten ul po prostu z bardzo obfitą wentylacją oraz z możliwością później bardzo łatwo tą wentylację możemy regulować, zamykać bez kontaktu z pszczołami, gdyż od tyłu sobie tutaj otwieramy, zamykamy. Druga dennica to jest bodajże nektariada. Ja tu nie reklamuję, używam i wyrobka, i łysonia, i apikoza. Wszystkie są dobre, więc po prostu tutaj wziąłem. Akurat ja jak kupuję ule od producentów, to wybieram takie, które mają na CITO, bo przeważnie nigdy nie planuję zakupów, bo zrobię sam, a jak mi braknie, no to muszę gdzieś kupić. I tutaj jest taka wkładeczka i też ją sobie wsuwam, wysuwam i znowu mam na całości siateczkę, obfita wentylacja. Tu z przodu ten wylotek by był za duży, na zimę idzie wkładka, żeby nie weszła mysz, a wentylacja odbywa się dołem. I tak to wygląda na ulu. Tutaj jest włożona wkładka, żeby nie weszła mysz. Tutaj jest jeszcze dennica chyba 10-letnia apikos, które kiedyś używałem, i ona ma 4 sitopająki. One też są otwarte, a ul jest na takim wzniesieniu przez to, gdyż paleta jest pełna i te otwory by się zamknęły, gdyby leżała ta dennica bezpośrednio na ulu. Część osób zapytała o wentylację górną. Oczywiście, no tutaj mamy powałeczkę poliuretanową. Można też zastosować minimalną, powtarzam, wentylację górną na jeden sitopająk z boku gniazda oczywiście. Tutaj jest kłąb z tej strony, ja tu pokażę zresztą. Są pszczoły. Tutaj jest tu jeden drożny sitopająk. Jak jest drożny sitopająk, oczywiście też w daszku musi być jakiś drożny otwór wentylacyjny. O, ale ta wentylacja, tak jak mówię, no, przy bardziej silnych rodzinach, które by dotąd zajmowały, to może mieć sens, gdyż by pomagała odprowadzaniu tej pary wodnej. Natomiast jak tutaj jest odkład na 7 ramkach, to ja do filmu otworzyłem. Stosowałem w swojej pasiece i tak przez wiele lat i teraz doszedłem do wniosku, że wystarczy tylko ta dolna, bardzo obfita. Ale dolna, ja tutaj pokażę, siateczka jest wysunięte, widzimy na całości siatka, więc wentylacja się odbywa, zimne powietrze dostaje się do tej rodziny, przez co matka nie rozpędza się w czerwieniu, one wiedzą, że jest zimno na zewnątrz, nie jest to zaburzone w jakiś sposób przez to, że ul jest syntetyczny, a druga sprawa, ta para wodna schodzi w dół, przy kontakcie z zimnym powietrzem się skrapla i opuszcza ten ul. Dziękuję pięknie za oglądanie. Za tydzień pewnie kolejny odcinek.